Panie marszałek, panie premierze, wysoki Sejmie. Za chwilę będziemy głosowali nad ustawą, nad propozycją odrzucenia w pierwszym czytaniu ustawy, która doprowadzi do tego, że kobiety, rodziny będą postawione w sytuacji, kiedy idąc na badanie USG, na badanie prenatalne i patrząc na ten obraz i dowiedzą się od lekarza, że ich dziecko jest upośledzone, będą podejmowały decyzję, czy poddać się nielegalnej aborcji, czy dopuścić do tego, żeby dziecko urodziło się i być może pochować to dziecko, bo to dziecko nie będzie zdolne do życia w perspektywie wielu lat. Będzie ta matka walczyła o życie tego dziecka, będzie ta matka walczyła o zdrowie tego dziecka, ale państwo nie zapisało żadnych pieniędzy na to, żeby tej matce i tej rodzinie ulżyć w tym obowiązku wychowania tego dziecka i opieki nad tym dzieckiem. Chciałem się zapytać pana ministra finansów, czy rząd przewiduje jakieś wsparcie dla takich rodzin, które będą w takiej sytuacji postawione, czy zostanie zapewniona pełna opieka dla tych dzieci niepełnosprawnych, które się urodzą, czy te dzieci będą miały 100% finansowane leczenie, czy jak zwykle państwo zostawi te dzieci z bardzo niewielką zapomogą.